OSHI Speak Up. Ten podcast powstał z myślą o młodych ludziach. O ludziach, których świat czasami przytłacza i nie wiedzą jak sięgnąć po pomoc. Możesz dołożyć swoją cegiełkę kupując dedykowane OSHI Vitamin Water, z którego 5% przekazane zostanie na program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Cześć, nazywam się Gabi Darmetko, a to jest podcast, w którym rozmawiamy o zdrowiu psychicznym, szczególnie młodych ludzi. Niestety problemy psychiczne ma coraz więcej nastolatków. Warto się im przyjrzeć, żeby wiedzieć kiedy i jak zareagować. Dzisiaj o tym porozmawiam z doktorem habilitowanym Maciejem Pileckim, kierownikiem kliniki psychiatrii dzieci i młodzieży w Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Wiek nastoletni to jest taki wiek, kiedy też sięgamy po raz pierwszy po alkohol i inne używki. Jak to, że nastolatek sięgnie po alkohol i po różne substancje psychoaktywne wpływa na jego rozwój? Jakie to może mieć konsekwencje? Mamy narastający problem z ryzykownym używaniem, epizodami ryzykownego używania i uzależnieniem od substancji psychoaktywnych wśród wśród dzieci i młodzieży? Osoby, które Sięgają po narkotyki czy alkohol w okresie rozwojowym, mogą mieć takie poczucie, że to doświadczenie, które mają po alkoholu albo po narkotykach, jest takim doświadczeniem naturalnym, takim, które człowiek może mieć w przebiegu. Przebiegu swojego życia. Niestety jest tak, że w wypadku niektórych narkotyków one wprowadzają nas w taki stan, który jest dla nas w takim normalnym, codziennym funkcjonowaniu po prostu nie, nieosiągalny. Im wcześniejsza jest inicjacja narkotykowa, czyli im wcześniej sięga się po alkohol, no tym większe niestety ryzyko uzależnienia. No teraz taką, taką substancją, z której konsekwencjami użycia wśród nastolatków i młodych dorosłych najczęściej się mierzymy, no to jest mefedron. I jest to substancja, która... Ma bardzo duży potencjał takiego uzależnienia, zarówno biologicznego, jak i uzależnienia od efektu, i potem rezygnacja z jej używania, jeśli ona wpisze się w nasze szlaki metaboliczne, jeśli ona się wpisze w nasze życie, jeśli ona wpisze się w naszą regulację emocji, bywa naprawdę bardzo trudna. To ja wiem, że, że to jest coś takiego, co co trudno jest osobom nastoletnim jakoś wytłumaczyć czy, czy, czy powiedzieć, ale, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, żeby nie eksperymentować z narkotykami w okresie rozwojowym. Ja wiem, że to brzmi w sposób, który może wśród słuchaczy wzbudzić uśmiech, takiego politowania, ale, ale ja, ja rozmawiam z wieloma osobami, które mają 19, 20, 20 kilka lat i które są zrozpaczone, że, 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 że dokonywały takich eksperymentów. To oczywiście jest tak, że nie, nie każdy ma też taki psychologiczny, własnoosobowościowy, podobny potencjał bycia osobą uzależnioną, ale. No, te substancje, które, które kupuje się od, od dealerów, to, to one, po pierwsze, my też nie do końca wiemy, co kupujemy, dlatego że to może być takie poczucie, że, że kupujemy marihuanę, czy mefedron, czy amfetaminę, ale to mogą być substancje, które są substancjami z domieszkami, które mogą być trochę inne. Do nich mogą być cynicznie dodawane inne substancje, które zwiększają potencjał, Uzależniający. dealer w ogóle może nie wiedzieć, co, co sprzedaje. Przecież teraz w ogóle też w tym języku, takim osób używających narkotyków, przestało się mówić o substancjach, bo no, osoby używające zdają sobie sprawę z tego, że w istocie nie wiedzą, co biorą. Tylko się mówi na przykład kryształ. Białe. No, rozumiem, że trochę zakładamy, czym jest ten kryształ, czym jest to białe, ale nigdy do końca tego, tego nie wiemy. No, alkohol jest bardziej podstępny, dlatego że dla większości osób od momentu inicjacji alkoholowej, do momentu, kiedy wystąpił uzależnienie, mi od kilkunastu do kilkudziesięciu lat, ale jednak statystyki są bardzo jednoznaczne w tej sprawie, to znaczy że jeśli nam uda się ukształtować naszą psychikę, nasze relacje, nasze więzi bez udziału substancji psychoaktywnych, to ryzyko, że się uzależnimy potem jest znacznie mniejsze. Jeśli uda nam się mieć przyjemne chwile wewnętrznie i zewnętrznie z innymi bez alkoholu do 21 roku życia, to naprawdę ryzyko, że my potem będziemy uzależnieni jest jest relatywnie, relatywnie niskie. To, to potem osoby 40-50-letnie, które przychodzą na leczenie spodu zależnie od alkoholu, mówią: Nie pamiętam chwili odpoczynku, przyjemności, relacji z ludźmi, w której bym nie pił alkoholu. Co ja mam teraz zrobić? Wszyscy moi znajomi, wszyscy przyjaciele. Wszystkie bliskie mi osoby piją. Jak przychodzi piątek wieczorem, albo sobota wieczorem, nie mam pomysłu na nic innego, niż na sięgnięcie po alkohol w tej czy innej sytuacji. No i, i ja tą trudność rozumiem, bo to jest trudność kogoś, kto całe swoje nastoletnie i dorosłe życie swój organizm, siebie, swoją psychikę ukształtował w sposób, w którym ta substancja staje się fragmentem. A jak nastolatki powinny się zachować, kiedy no, jak to się mówi, wszyscy dookoła próbują, a ty nie spróbujesz? No przecież, dlaczego nie? Yy... Zarówno narkotyki jak i alkohol. Znaczy to, 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 to po pierwsze to, że to są wszyscy jest mitem, dlatego, że jednak są kręgi, które próbują i takie, które nie próbują. Yy... To yy... Też nie jest takie jednoznaczne, że zawsze na każdej imprezie są wszyscy biorą narkotyki. Często, jak też się rozmawia z dojrzewającymi osobami, z nastolatkami, to, no to, to, to pierwsza relacja jest właśnie taka, jak, jak pani redaktor powiedziała, wszyscy brali. Ale potem, jak zaczynamy dopytywać, pytam o szczegóły, to okazuje się, że było kilka osób, które nie brało, kilka osób, które nie przyszło na imprezę, kilka, które wyszło, że są jakieś imprezy, które, którym substancje psychoaktywne nie, nie towarzyszą. Y no nie, 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 nie chciałbym tutaj wystąpić jako taki fundamentalistyczny zgret, który mówi w takich kategoriach zero-jedynkowych nie, bo nie, ale chciałbym, żeby jeśli nas jakieś osoby w wieku rozwojowym słuchają, to żeby po prostu pamiętały o tym, jak to jest ryzykowne i niebezpieczne, i w związku z tym podejmowały takie bardzo świadome decyzje na ten temat. Może mogą wtedy przyjrzeć się temu, jak to jest z użyciem substancji psychoaktywnych wśród ich rodziców, albo znajomych rodziców, albo jak to jest z tym, jak potoczyło się życie osób z osiedla, które, które brały. Albo, albo znajomych starszego rodzeństwa. Takiego przyjrzenia na to nie tylko z takiej perspektywy, popatrzenia na to nie tylko z takiej perspektywy tu i teraz, ale tak jakby takiej historii życia innych ludzi. I wtedy może, może będzie łatwiej odmówić w ogóle, albo no nie ryzykować w tej sprawie nadmiernie. A rodzice na co powinni zwrócić uwagę? No bo. Czasami jest tak, że dziecko bierzesz od dłuższego czasu, a oni w ogóle nie mieli o tym pojęcia. No tak, i to to w momencie, w którym mamy do czynienia z osobą, która jest, określę to tak, prawdziwie uzależniona. No to ona będzie nam zaprzeczała używania substancji psychoaktywnych, nawet jeśli te substancje psychoaktywne przy niej znajdziemy. I że nawet dla nas, specjalistów zdrowia psychicznego, dzieci i młodzieży, czasami powiedzenie osobie, która z nami rozmawia, że nie mówisz mi prawdy jest trudne, ponieważ wszystko, co mówi i pokazuje ta osoba, jeśli byśmy to tak popatrzyli na to, Kierując się empatią i percepcją tej osoby, mówi, że ona, że ona nie, nie, nie kłamie. Rodzicom, w wypadku rodziców, jest to jeszcze trudniejsze. No bo, bo, bo wymaga też takiego bolesnego przyjrzenia się czasami sobie, przyznania się do tego, że jakieś wyobrażenie o tym, jak wygląda moja rodzina, jak wyglądają nasze relacje w rodzinie co o nas to mówi, nagle tak jakoś jest dekonstruowane, jest, jest nadwyrężone. No nie należy w tej sprawie lekceważyć żadnych drobnych sygnałów. No, jeśli pytam rodziców dziecka, o którym wiem, że, że brało substancje psychoaktywne, czy bierze, to mówią nie. No, ale to wtedy pytam ale czy na przykład giną Państwu pieniądze albo jakieś kosztowności z domu? No i okazuje się, że giną. Czy znaleźliście w domu coś, co może być jakoś powiązane z używaniem substancji psychoaktywnych? No tak, znaleźliśmy taką fajkę, ale córka mówiła, że to przetrzymała koleżance. No i że wtedy, tak jakby od pytania do pytania, dochodzimy do, do tego, że to nie tyle jest tak, że rodzice nie wiedzą. Tylko, że uświadomienie sobie tego, połączenie tych elementów ze sobą jest dla nich tak bolesne czasami, że muszą, muszą mieć w tym naszą, naszą pomoc. I myślę, że druga rzecz, która, która w moim poczuciu jest też ważna, jeśli chodzi o rodziców, to to, że teraz rodzicami, czyli takimi osobami w wieku powiedzmy na 40 plus. Są osoby, które pamiętają własne eksperymenty narkotykowe, które dla dużej rzeszy z nich były dość niewinne. I w związku z tym mają dość taki bagatelizujący i umniejszający znaczenie przyjmowania substancji psychoaktywnych stosunek. No, tak jakby tak, dając taki rodzaj do przyzwolenia dziecku na to, żeby różne eksperymenty podejmowało. Ale to naprawdę warto sobie uświadomić, że te że, że ten rodzaj ryzyka, jaki był jeszcze kilkanaście lat temu, jest różny od tego, który jest, który jest teraz. I że, I że to ryzyko teraz jest naprawdę większe, że dostępność do narkotyków, patrząc na to tak z perspektywy takiej średniej jest naprawdę większa. I że no, no, no i że to ryzyko, że to ryzyko jest takie, nie, nie powinniśmy go odnosić do tego, jakie są nasze wyobrażenia czy wspomnienia z okresu dojrzewania, gdy patrzymy się na Nasze dzieci, ale z drugiej strony no, są też rodzice, którzy w tym względzie przesadzają, do, dokonując tak, tak czasami te, te traumatycznych kontroli i prób wpływu na swoje dzieci, które czasami same w sobie stają się triggerem do tego, żeby narkotyków, żeby narkotyków używać. Więc e, więź, zaufanie, znajomość świata dziecka. To, że my wiemy, gdzie ono jest, wiemy, co robi, wiemy, z kim się spotyka, znamy rodziców tych osób. No to rozmawiamy, co było, jak to, jak to przebiegało. Jesteśmy w jakimś kontakcie z rodzicami dzieci, które się ze sobą przyjaźnią. No pozwoli nam zobaczyć ten moment, w którym będziemy musieli nasze dziecko wesprzeć, czasami trochę wbrew jego takiej pierwszej myśli, że, że, że nasza ingerencja w jego życie nie jest potrzebna. A czy jest możliwa skuteczna terapia uzależnienia takiego nastolatka, który już jest uzależniony od narkotyków, a nie chce się leczyć? No bo twierdzi, że on po pierwsze nie jest uzależniony, a po drugie nie widzi powodu, dla którego miałby się leczyć? Zależy od etapu, zależy od substancji. Więc no nam najbardziej zależy na tym, żeby, żeby to uzależnienie nie było żeby ta intensywność używania substancji psychoaktywnych nie była jakaś bardzo duża. No bo jeśli już mamy do czynienia z sobą dorosłą, no to ona może być w takiej intymnej relacji z terapeutą i mówić terapeucie o różnych rzeczach, ponieważ terapeuta już jest w takiej roli, że z rodzicami o tym nie będzie rozmawiał. Natomiast my pracując z dziećmi, z młodzieżą jesteśmy w takim trochę rozkroku, że z jednej strony my musimy Spowodować, że nasz pacjent będzie miał do nas zaufanie, ale z drugiej strony, no nie możemy wtedy, kiedy pacjent nam mówi o rzeczach, które stanowią zagrożenie dla jego życia i zdrowia, nie przekazać tego w jakiejś formie rodzicom. Więc to, do którego momentu my pracujemy nad czymś, a nie, nie mówimy o tym rodzicom, od którego momentu mówimy, ale wtedy, kiedy powiemy, to w gruncie rzeczy powoduje, że ta praca terapeutyczna, indywidualna jest jakoś zakończona. No to, to jest częsty dylemat procesów terapeutycznych nastolatków. Czasami bardzo trudny do, do takiego rozstrzygnięcia. Więc nie, no ni, niestety jest tak, że w wypadku niektórych substancji przy takim zaawansowanym uzależnieniu bardzo trudno jest powrócić, ale to jest możliwe. Funkcjonowania bez substancji. No i stąd, stąd ta, 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 ta wiedza o ryzyku używania substancji, powinna być, myślę, powszechna. I rodzice powinni też mieć świadomość tego, że, że nie ma szkoły, nie ma klubu sportowego, nie ma imprez, na których dziecko nie może mieć potencjalnie kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. Czy rodzice też powinni zrobić sobie jakiś research, wiedzieć, co się teraz bierze, jak to wygląda? No tak, to przywołam, przywołam rozmowę z jedną z moich, tak powiem, osób pacjenckich, która mi powiedziała, że ona tego nie rozumie, jak jej opiekun. Nie domyślił się, że jest naćpana, no bo przecież wszystkie, miała wszystkie typowe objawy naćpania a, czy użycia substancji psychoaktywnych, a rodzic tak jakoś tego nie, nie zauważył. No, no powinniśmy wiedzieć, jak, jak na przykład. Yy, jak mówi osoba, która użyła mefedronu, jak zobaczyć tą, wiedzieć tak jakby zastanawiać się na tym, że jeśli nasze dziecko jest w jakichś okresach bardzo aktywne, nie śpi albo ma taką spadającą motywację do robienia czegokolwiek. Kiedy pojawiają się coś nowi znajomi, nowe zainteresowania, jakieś niecodzienne rzeczy w domu, których, których takiego możliwości użycia nie, nie, nie znamy, no to warto to pytać i warto się nad tym zastanawiać i, i wiedzieć, i wiedzieć tak. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że te pytania, które ci tu dzisiaj padły i odpowiedzi, Wielu osobom pomogą zrozumieć różne trudne rzeczy, zarówno związane i z dojrzewaniem, jak i z tym, jak bronić się przed narkotykami i że nie warto po nie sięgać. Dziękuję bardzo. Gościem OSHIS Pickup był doktor Habilitowany Maciej Pilecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Psychiatry Dzieci i Młodzieży w Kolegium Medicium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję. OSHI Speak Up, czyli głos niosący realną pomoc. Wejdź na stronę fundacjaoshi.eu i dowiedz się więcej.